Ja sobie siądę, będzie mi trochę wygodniej. Ostatnio modliłem się i w zeszłym tygodniu i przyszło do mnie takie słowo. Zacznij dbać o swoje intencje. Pewien mądry człowiek powiedział, i to zostało zapisane, z całą swoją pilnością strzeż swego serca, bo z niego życie ma tam swoje źródło. Ja uważam, że to jest ten czas, że powinniśmy zacząć badać swoje intencje, to co robimy i to czego nie robimy. Wielu z nas zatrzymało się na pewnym takim etapie, gdzie badają to co robią, ale nie badają tego czego nie zrobili. Zostaliśmy wyposażeni, mamy narzędzia, te pewne rzeczy dostaliśmy za darmo, a pewne rzeczy powinniśmy stworzyć. Duch Święty to jest osoba, która nas jest w stanie wyposażyć. Wiecie co, jest jedna rzecz, która tak naprawdę działa i jeśli nawet ludzie mają krzywe intencje, to ona zawsze pracuje. Pozostałe nie, pozostałe rzeczy przyniosą śmierć. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jesteśmy tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Tak powiedział Paweł. Paweł jakby pokazał pewną taką duchową zasadę, że nieważne tak naprawdę, jaka będzie intencja przyświecała ludziom, którzy będą głosili Ewangelię, ludzie będą się nawracali, ale pozostałe rzeczy w naszym życiu albo przyniosą życie, albo przyniosą śmierć. Także ja proszę was, zacznijcie w ogóle patrzeć na to, co możecie zrobić w swoim życiu, a czego nie zrobiliście. Drugą rzecz, ostatnio na nabożeństwie było powiedziane o strzelaniu łuczniku, który wpuszcza strzały. Jest takie pytanie, Duch Święty pyta, czy zgodzisz się być moim pociskiem? Wiecie co, ja sobie zacząłem myśleć w ogóle od zeszłej niedzieli w ogóle o tej strzale. W ogóle jakbyście sobie pomyśleli, to żaden pocisk nie będzie leci. Nie ma czegoś takiego. To tylko strzelec wie, gdzie ma posłać pocisk. Każdy snajper, on ma lunetę, przez tą lunetę określa cel, ale pocisk jest w ogóle inaczej wymierzony. I chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę i zadali sobie to pytanie, czy zgodzicie się być Bożymi pociskami. Jest jednak pewna taka rzecz, że u Boga nie ma czegoś takiego, że poleci jeden pocisk, trafi w cel i już nigdy potem zostanie załadowany. My jesteśmy takimi pociskami, którzy będą wypuszczani cały czas, zawsze. Ja pamiętam taki film, który w ogóle trochę zburzył moje postrzeganie. To jest film o oblężeniu takiego afrykańskiego miasteczka. Nie będę mówił nazwy, poszukajcie sobie. Tam została wysłana grupa kilkunastu ludzi do ochrony miasta i oni się starli z kilkoma tysiącami ludzi. I mnie uderzyła jedna rzecz, bo ci ludzie w ogóle nie mieli szans tak naprawdę, żeby w tym starciu zwyciężyć. Ale oni zrobili wszystko, że w tym starciu zwyciężyć będzie, wystrzeliśmy wszystkie pociski dwa razy. Wiecie co to znaczy? Dwa razy wystrzelić pocisk? Ktoś, kto był w wojsku, wie, że to jest możliwe. Ale u Boga nie ma czegoś takiego. Każdy z nas może polecieć do konkretnego celu. Na przykład, chrześcijanie myślą tylko w ogóle służba. A czy zdajecie sobie sprawę, że Bóg was na przykład jest w stanie wystrzelić do waszych relacji w rodzinie, do pracy, tam, żebyście osiągnęli cel. Ludzie powinni w pracy być najlepsi, jak się da. Nie ma możliwości takiej, żeby ludzie po prostu podchodzili sobie do jakiejś rzeczy niedbale. Musimy być bardzo dbali. Zwracamy naprawdę na nasze intencje, swoją uwagę. Bardzo.